Cześć, witajcie. Dziś zapraszam Was na recenzję kolejnego składaka Samsunga. To jest oczywiście Galaxy Z Flip, tylko który? No tak, to jest Galaxy Z Flip 4, ale nie dziwię się, że mogliście się pomylić. Wygląda prawie tak samo jak trójka, dlatego recenzja będzie raczej krótka. Jeżeli chodzi o wygląd telefonu i stylówkę, w zasadzie nic się nie zmieniło. Jedyną w zasadzie modyfikacją jest to, że teraz powierzchnia obudowy, panele są matowe, a boki błyszczące. Po tym chyba najłatwiej odróżnić Flipa 4 od poprzednika. Mamy oczywiście też nowe kolorki, a gdyby ktoś chciał zaszaleć, to jeszcze ma wersję Bespoke, gdzie może sobie te kolory skomponować. Tam jest ponad 70 różnych kombinacji i kolory ramki można wybierać i paneli zewnętrznych obudowy. We Flipie 4 wprowadzono też nieco inną konstrukcję zawiasu, który teraz chodzi jeszcze bardziej pewnie, sprawia wrażenie jeszcze solidniejszego i stabilniejszego. Niby drobiazg, a jednak w sumie dosyć istotny. Niezmiennie telefon można ustawiać w pozycji półotwartej, co może znaleźć zastosowanie chociażby podczas nagrywania filmów czy robienia zdjęć. Telefon po prostu staje się wtedy swoim własnym statywem. Największą zaletą Flipa jest to, co dotąd. Po złożeniu mamy kompaktową, chociaż dosyć grubą puderniczkę. Po rozłożeniu cieszymy się dosyć dużym smartfonem. Przekątne ekranu w zasadzie się nie zmieniły. Zewnętrzny ekranik pomocniczy zyskał kilka nowych funkcji, ale tak naprawdę wciąż moim zdaniem jest troszeczkę za mały, żeby dało się go szerzej wykorzystać. Naturalnie bez problemu odbierzemy za jego pomocą połączenie. Udzielimy szybkiej odpowiedzi na SMS-a. Możemy sobie przykadrować selfiaczka bez otwierania obudowy również za pomocą tego ekraniku. Naturalnie podejrzymy powiadomienia, wybierzemy kartę podczas płacenia. Wiele rzeczy zrobimy bez otwierania telefonu. Niemniej zrobilibyśmy jeszcze więcej, gdyby ten ekran zajmował całą powierzchnię zewnętrznego panelu. Jakość wykonania niezmiennie jest totalnie wysoka i bezkompromisowa. Niezmiennie też w miejscu, w którym zgina się wyświetlacz, mamy dość wyraźną fałdę. Ona serio w czasie użytkowania znacząco wcale nam nie będzie przeszkadzać, natomiast jej obecność producent tłumaczy koniecznością konstrukcji telefonu taką, by zachować wodoszczelność. No i rzeczywiście coś w tym musi być, bowiem konkurencyjne modele, które takiej fałdki już nie mają, nie są też przy okazji wodoszczelne. Flip jest. Niezmiennie na boku Flipa mamy klasyczny płytkowy czytnik linii papilarnych. Niezmiennie działa on całkiem przyzwoicie. Jeżeli chodzi o interfejs, oczywiście Samsungowy typowy interfejs One UI, tylko że z paroma modyfikacjami wykorzystującymi składany wyświetlacz. Dodano możliwość łatwego i intuicyjnego dosyć podzielenia ekranu pomiędzy dwie aplikacje. Równie łatwo przełączymy apkę do postaci pływającego okienka. Są też opcje pozwalające nieco ubarwić i urozmaicić interfejs na zewnętrznym ekranie. Teraz możemy go chociażby skorelować z tym, co mamy na tapecie głównego ekranu i na tapecie zegarka. No w sumie drobiazg, ale dosyć sympatyczny. Ale tu warto też zaznaczyć, że rozwiązania te mogą również zawitać do poprzedniego Flipa. No mogą, bo to tylko oprogramowanie. W warstwie hardware'owej nic się przecież nie zmienia. A skoro o hardware'ze wspomniałem, to mamy tu w środku topowego Snapdragona i szybkie pamięci. No i oczywiście, jak możecie oczekiwać, wydajność jest naprawdę bardzo dobra. Emisja ciepła też jest całkiem dobra, nie nadmierna, ale ciepełko czasem się niestety pojawia, no i czasem pojawia się throttling. W sumie jest nieźle, ale tak, no cóż, Snapdragonowo. Jeżeli chodzi o jakość połączeń, absolutnie żadnych zastrzeżeń mieć nie mogę. Telefon ten obsługuje dwie karty SIM, ale jedna z nich może być tylko eSIM-em. Po prostu mamy jeden slot na kartę fizyczną. Jest oczywiście NFC, jest oczywiście 5G i wszystko działa absolutnie bez najmniejszego zarzutu. Głośniki stereo oczywiście są, ale niestety stereofonia jest niesymetryczna. Jeden z głośników jest po prostu zwyczajnie słabszy i to po prostu bardzo wyraźnie słychać. Zatem nie każdy tutaj będzie w pełni usatysfakcjonowany. A no jeszcze dodam, że niezmiennie brakuje w tym smartfonie mini jacka. No cóż, trzeba się z tym chyba już po prostu pogodzić. Gdybyście zapytali mnie o argument przemawiający za zmianą Galaxy Z Flip 3 na Galaxy Z Flip 4, to będzie akumulator. Akumulator urósł. Zamiast 3300 ma 3700 mAh. W dodatku ładuje się szybciej. Poprzednik miał 15-watowe żałosne ładowanie. Teraz Flip 4 ma trochę mniej żałosne, bo 25-watowe, ale nadal, no niestety, konkurencja jest mocno z przodu.
Wiadomo, producent będzie to tłumaczył trwałością akumulatora, ale mnie to tak do końca niestety nie przekonało. Jeżeli chodzi o czas pracy tego smartfonu, no to cóż, da radę dobić 2 dni, natomiast będzie to już troszeczkę wyczyn i oczywiście, jeżeli chcecie osiągnąć satysfakcjonujący czas pracy, to polecam to, co się da, róbcie za pomocą małego ekraniku. Jeżeli będziecie ochoczo korzystali z dużego ekranu, no to cóż, 1 dzień ten smartfon Wam wytrzyma, ale z 2 to już bym niestety nie szarżował. Napełnienie baterii z odpowiednią mocą, taką jaką obsługuje smartfon, zajmie około 1,5 godziny, przy czym oczywiście im bateria bardziej naładowana, tym ładowanie bardziej spowalnia. Jest oczywiście ładowanie indukcyjne, jest też oczywiście ładowanie zwrotne. A co mamy w kwestii fotografii? No to samo. 2 12-megowe aparaty, jeden szerokokątny, drugi główny z optyczną stabilizacją obrazu, robiące całkiem przyzwoite fotki i tutaj nie ma w zasadzie powodów do krytyki. Zarówno w dzień, jak i w nocy zdjęcia są naprawdę porządnej jakości i spokojnie można sobie takiego flipa kupić jako telefonik do blogowania, vlogowania, etc. Dokuczyć może nam jedynie brak teleobiektywu, no bo wiadomo, przybliżenie cyfrowe, no cóż, jest raczej słabe. Dobrze sprawdzą się natomiast zdjęcia portretowe i filmowanie portretowe, bo taka opcja również tutaj jest. Aparat szerokokątny też oferuje całkiem dobre zdjęcia w dzień i stosunkowo niewiele różniące się od tych robionych głównym aparatem, natomiast niestety trochę słabiej wypada fotografii nocnej. Tu już zauważymy wyraźną różnicę pomiędzy aparatem głównym a szerokokątnym, no i oczywiście lepiej robić za pomocą głównego. Tryb nocny oczywiście jest i oczywiście polecam go głównie do fotografii miejskiej, aczkolwiek proponuję również wypróbować czysty automat, bo ten również radzi sobie całkiem dobrze i nierzadko zdarza się, że korzystanie z trybu nocnego nie jest wcale koniecznością. Jeżeli chodzi o aparat z drugiej strony smartfonu, czyli ten umieszczony w ekranowym otworku po wewnętrznej stronie klapki, ma 10 megapikseli. Cóż, no po prostu jest to prosty, podstawowy aparat do selfie. Robi swoje, zdjęcia nie są jakoś strasznie porażające, ale strasznie złe również nie są. Natomiast przypominam, że możecie spokojnie za pomocą flipa robić sobie selfie jak i głównym aparatem, co jest zdecydowanie według mnie lepszym pomysłem niż korzystanie z tego aparatu w klapce. Ten w klapce genialnie natomiast sprawdzi się do rozmów przez wideokomunikator. Ustawiamy sobie klapeczkę rozchyloną o niepełny kąt i mamy wolne ręce, a rozmówcy doskonale nas widzą, a do tego jeszcze na dolnej połówce ekranu możemy sobie zrobić pole tekstowe i stukać kącie. Ha! To jest akurat fajne. Niepełne rozchylenie obudowy możemy również wykorzystać przy filmowaniu. Wtedy z telefonu tworzymy sobie coś na kształt kamery, czyli mamy odchylony z boku wizjer, utworzony przez połówkę ekranu, a z przodu mamy oczywiście obiektyw i doskonale na tym wizjerku widzimy to, co filmujemy, a możemy urządzenie trzymać w sposób bardzo, bardzo wygodny. No i przypominam też, że flip jest sam swoim własnym statywem, dzięki temu, że obudowę można rozchylić o niepełny kąt. To jego bardzo duża zaleta i dlatego to dodatkowo jeszcze zawsze akcentuję i podkreślam. A skoro wspomniałem o filmowaniu, to tutaj również większych zastrzeżeń nie mam. Jak wiecie, jest optyczna stabilizacja, można przełączać się pomiędzy obiektywami bez przerywania nagrywania. Jest tak po prostu samsungowo, czyli całkiem, całkiem dobrze. Nie ma na co narzekać. Mocne 9,5 na 10 i tyle. Galaxy Flip 4 jest odrobinę droższy od poprzednika. No ale wiadomo, inflacja. No cóż, i wydaje mi się, że jeżeli macie flipa 3, to zakup 4 nie ma najmniejszego sensu, poczekajcie na 5. Jeżeli natomiast klapeczka Wam się spodobała, to sobie ją po prostu kupcie, bo według mnie flip jest jednym z tych telefonów, które kupujemy sercem, a nie rozumem. To nie jest mój wymarzony smartfon, lubię go na swój sposób, ale ja bym sobie go nie kupił, bo ja jestem, jak wiecie, Team Fold. Natomiast flip jest dla wszystkich, którym przede wszystkim zależy na tym, żeby telefon bez problemu mieścił się w kieszeni, a jednocześnie miał dosyć duży wyświetlacz. Powinienem jeszcze powiedzieć, że jest to raczej kobiecy smartfon, ale w dobie poprawności politycznej chyba mi nie wypada. Niemniej, sorry, tak uważam. Idealny telefon dla kobiety. Mały, ładny, zgrabny, ciekawy i do tego dobrze wyposażony, bezkompromisowy. Czy ja polecam flipa? Jeżeli uważacie, że to telefon dla Was, to zdecydowanie go polecam, bo on w zasadzie jakichś mocno słabych stron nie ma. I choć sam bym go nie kupił, myślę, że mogę go Wam rekomendować. A na koniec zwrócę uwagę na jeszcze jeden szczegół. To jeden z 3 smartfonów dostępnych na rynku, którym możecie zrobić tak.
by zakończyć rozmowę. I to już wszystko na temat czwartego flipa. Może o piątym będzie można pogadać trochę dłużej. Oby. A na razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie i żegnam się z Wami tym przeuroczym kliknięciem.